Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Wiem, że część z was bardzo czekała na wznowienie tej serii, czyli top 10 zagrań meczu z gry Overwatch. No i jesteśmy, wracamy z nowym odcinkiem. Mam nadzieję, że wszystkie zagrania meczu wam przypadną do gustu. Jeżeli chcecie znaleźć się w takim odcinku, to link do formularza zgłoszeniowego znajdziecie w opisie tego filmu. No i druga rzecz, która jest bardzo, bardzo ważna. Dzisiaj na tym odcinku, w związku ze wznowieniem tej serii, do zgarnięcia jest kod na Overwatcha na peceta. Także jeżeli jeszcze nie macie Overwatcha na PC, a może chcecie stworzyć sobie drugie konto jako Smurfa, to zapraszam was do wzięcia udziału w tym giveawayu. Do zgarnięcia jeszcze raz przypomnę, kod na peceta na grę Overwatch. Co trzeba zrobić? No to co zawsze, zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, a w komentarzu napisać biorę udział. No dobra, to teraz już wracamy do zagrań meczu, a ja wam życzę miłego oglądania. No to zaczynamy. Przypomnę tylko, że tak jak zawsze w pierwszej części będzie w losowej kolejności 10 zagrań z moim komentarzem, a potem uporządkowane od 10 do 1 miejsca już czysty gameplay. Zaczynamy od Lucia, jak widzicie, czyli mojego maina i Kult jako Lucio na mapie wieża Li Jiang. No i ogólnie standardowa akcja, czyli przyczajka przy moście, czekamy aż przeciwnicy podjadą, zepchnięcie, ale zobaczcie jak to epicko wyglądało. Wydawało się, że tu więcej niż 3 spadło, ale 3 kile. Teraz Junkertown i Tymkę jako trupia wdowa. Zobaczcie jakie fajne zagranie meczu. Co prawda nie było tutaj za dużo killi, ale ten ostatni headshot dla mnie epickie zagranie. Patrzcie teraz. Diva wyskakuje z mecha. Boom! Headshot w locie. Piękna sprawa. No to teraz przenosimy się na konsolę i Tadiu14, którego zapewne znacie z live'ów u mnie, i Reinhardt. Zobaczcie jakie fajne zagranie meczu, najpierw powalenie szaterem prawie całej drużyny, a potem już tak machał młotem, że nawymachiwał sobie sporo killi. Dobre zagranie i oby więcej takich Reinhardtów w grze. No to teraz Żniwiarz i Palpatine jako Żniwiarz. Wiem, że zaraz wielu z was napisze, że co on zrobił, wcisnął Q, to nic wielkiego, ale to nieprawda. Trzeba naprawdę dobrze wyczekać moment, trzeba wiedzieć kiedy odpalić ulta, tak żeby zabić jak najwięcej przeciwników, a samemu nie zginąć. I jemu właśnie to się udało, także piękny team kill, bardzo dobre zagranie. No to teraz Cenzura i McCree na mapie Hollywood. Zobaczcie, co tutaj się działo. Jest Ash w przeciwnej drużynie razem z Bobem, także wielki pojedynek McCree kontra Ash. Zobaczcie jak to się skończyło, najpierw 4 kile z ulta, potem jeszcze zabity żołnierz, no ale niestety na końcu Bob na polecenie aż zabija naszego McCree. No i jest drugi support w naszym zestawieniu, tym razem Skipper333 jako Moira. Coś tutaj się źle zapisało, bo nie widać promienia Moiry, ale widać co się działo. Nie tylko zadawane obrażenia, ale również leczona drużyna, na końcu jeszcze dobity Hanzo, bardzo fajne zagranie. No to przenosimy się do Włoch na mapę Rialto, gdzie Zonix.pl jako Zoira. Zobaczcie co tu się działo. Najpierw Doomfist zabity, no klasycznie, a potem rzucony ult Zari i ta drużyna przeciwna zupełnie się nie zorientowała co się dzieje. Reinhardt nie z tej strony zasłaniał, no i padł właśnie Reinhardt, Symetra oraz Żołnierz. 4 kile, bardzo fajne zagranie. No i teraz można by rzec klasyk, czyli Genji na ulcie Anny, Hubertus 15, ale zobaczcie jaki fajny movement, jak fajnie pozabija przeciwnicy drużyny, a na końcu jeszcze już klasycznie też dobity Reinhardt i myślę, że ta Diva również zginęła. No to teraz Smoki w Hollywood, czyli Matwik jako Hanzo. Zagranie fajnie wyczekane, jeszcze na ulcie Torbjorn drużyny przeciwnej, także tym bardziej na plus, że udało się go zabić. Fajnie puszczone Smoki przez ścianę, dobrze wyczyszczony punkt. Mam nadzieję, że wygrana runda. No i już ostatnie zagranie, bardzo szybko to zleciało. Tym razem zapraszam was na Księżyc, gdzie Silverhawk jako Wieprzu zrobił niezłą zadymę. Najpierw przyciągnięty McCree i ładny headshot, potem odpalony ultimate i jeszcze 3 kile, ładnie wyczyszczona drużyna przeciwna. To właśnie było 10 propozycji tego tygodnia. Mam nadzieję, że wszystkie zagrania wam się podobały. Pamiętajcie, że ja tworzę odcinki z zagrań, które wy mi wysyłacie, także link do formularza zgłoszeniowego jak zawsze w opisie tego filmu. A teraz zapraszam już na miejsca od 10 do 1. Zobaczcie, które zagranie moim zdaniem było najlepsze. Zajmujesz mnie!
południe. Pozdrowienia. To był jedyny team kill w tym zestawieniu, także nie mogło być inaczej, Żniwiarz i Palpatine dziś na miejscu pierwszym. Mam nadzieję, że cały odcinek Wam się podobał, jeżeli tak, to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybować mój kanał, no i oczywiście wziąć udział w konkursie, bo do zgarnięcia jest kod na grę Overwatch na peceta. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia. Cześć!